Cześć siemanko, witajcie w kolejnym vlogu, już trzeci vlogu, już albo dopiero, z włożenia obornika pod kukurydzę. Oczywiście Baltrom i zarzutnikiem z kamary, jak tam może widzicie, czy może nie widzicie, bo nie wiem. Tata wykonuje orkę kurlimanem. Z pługiem Uni, z Ibisem i z XL. Na głębokość bodajże chyba 22-24 cm głębokości. To co to nie dopiero zaczął, jest pół godziny temu. A ja tu już siedzę od 7 rano. Już bym dawno skończył ten obornik, ale godzinę miałem przerwy. No przerwy, awarii, ponieważ zabezpieczenie mi na sprzęgle na wałku przekaźnika, śruba mi się obcięła, ale właśnie nie wiadomo z jakiej przyczyny się obcięła, ponieważ byłem załadowany, poniosłem klapę, włączyłem wałek i się ścięła, więc nie wiadomo z jakich przyczyn się ona ścięła, ta śruba. No i niestety musiałem jechać do domu, zanim znalazłem śrubę odpowiednią. Musiałem oczywiście zdjąć osłonę z wałka, znaczy z wałka, od rozrzutnika tą, co cały ten wałek osłania, ponieważ nie mogłem dojść, żeby wcisnąć zabezpieczenie, żeby zdjąć wałek. I oczywiście musiałem ją rozciąć na pół, ponieważ nie mogę jej zdjąć, tego wałka, więc musiałem rozwalić to. Ale to jest tam był najmniejszy problem. No i założyłem, przyjechałem z powrotem i na razie wywożę już trzeci rozrzutnik, na razie ojcu. Zobaczymy jak długo. Na wszelki wypadek śruby już sobie wziąłem. Jakby znowu strzeliła, to tylko się włoży nową śrubę i się będzie jechać dalej. Idziemy się załadować. Już dużo mi nie zostało, tak, ze 3 rozrzutniki, 4. Na hektar włożę około 4 rozrzutników. To tak, na przeliczając na tony, to by było gdzieś około 40 a 50 ton tego obornika. To wystarczająco. Ładujemy oczywiście Fergusonem. Bo najlepszy jest do tych prac, do ładowania. Skrętny ze ściętą maską, z szyberdachem. Widoczność i wszystko jest. Ogółem mamy dzisiaj 21 marca, pierwszy dzień wiosny. Niestety wiosna nas tak nie za bardzo przywitała, ponieważ brak słońca, trochę wieje i tak jest nie za ciepło. Wczoraj było lepiej. Wczoraj było cały dzień słonecznie.
wczoraj też od... Wczoraj od południa woziłem mu wuja na usługach opornik. Bo też pod kukurydzę. I też chyba wróciłem do domu około 20. Około 20 wróciłem do domu. Przesmarowałem jeszcze raz rozrzutnik. Przyszykowałem jeszcze raz wszystko na dzisiaj. I o 7 rano, żebym przyjechał na pole. Szybkawo, ponieważ mi się jeszcze trochę spieszy. Jest godzina 17:30, 15:30. A spieszy mi się, ponieważ jeszcze muszę jechać odpiąć waltrę od rozrzutnika i jechać pogruberować na innej działce pod przeżyto Jarę, bo jutro zatorek znowu pójdzie w ruch i będą siane nawozy, a w sobotę prawdopodobnie będzie siew, a trochę tego jest, bo jest koło, tam jest 4, tam jest 5, tam jest 3, to jest 12 hektarów, więc dzisiaj nie zdążę tego pogruberować. A niestety jeszcze jutro do szkoły muszę iść. Ale do szkoły tam tylko na 2 godzinki. Z powrotem do domu i brać się za robotę. Również widzę z kamery, a widzicie, siedziba w Sieradzu, bardzo dobra firma, polecam. Dobre wykonanie oczywiście tego rozrzutnika. Oczywiście jak ktoś był zainteresowany, to bardzo, bardzo polecam ten rozrzutnik, ponieważ jest w dobrych pieniądzach, dobre wykonanie. Porządna firma. Ja kupując ten rozrzutnik, dostałem go na testy, więc na testach był i już po tych testach nie wrócił na bazę, tylko został już w gospodarstwie. W 2016 roku został kupiony. Ponieważ z poprzedniejszego rozrzutnika nie byliśmy zadowoleni, z polskiego rozrzutnika, ponieważ był, nie będę mówił firmy, bo to wiadomo, palić jest lepiej niż dawać negatywy, a ja nie chcę mieć jakichś później nieprzyjemności. Pewnie ci, co oglądają moje filmy wcześniejsze, będą wiedzieli, o jaki rozrzutnik mi chodzi. 8-tonowy oczywiście był przedtem. To będą wiedzieli, o jaki rozrzutnik mi chodzi.
Ja byłem oczywiście z niego bardzo niezadowolony poprzez wykonanie, poprzez cenę, za którego zapłaciliśmy w 2008 roku, a według tego to była bardzo duża różnica, a wykonanie tego rocznika jest na pewno lepsze. I lepiej się sformuje. Tu jest oczywiście amortyzowany dyszel. Tandem resorowany. A tamten wtedy jak braliśmy, to jeszcze takiego czegoś nie miał ten polski. I jak się jechało po drodze tamtym, to bardzo rzucało. Jak było jakimś mniejszym wożonym, to normalnie aż się bez obciążnika z przodu było, to aż się przód podnosił. A tym jedzie się jak jakby z pustym jechał. Podobno rzuci 12 ton. To waltry wystarczająco. Ogólnie chcieliśmy 14, ale 12 mieli na placu w lepszych pieniądzach. No, pieniądze tam już nie grały roli wtedy, bo za dużo różnicy nie było, ale byśmy musieli czekać, a rozrzutnik faktycznie był potrzebny już na zaraz. Tata przez niecałą godzinę. Ile? 35 minut zaorał hektar. Co szybko mu to idzie nawet dzisiaj. Ale wiadomo, o 6 już będzie musiał zjechać. Tak samo jak ja. Ponieważ oprzątanie. Oprzątanie nas nie ominie. A nikt za nas nie poprząta. Nic, będę się z wami wreszcie żegnał. W dzisiejszym odcinku to na wszystko. Także łapkujcie, subskrybujcie, dawajcie komentarze.
do następnego vloga, cześć.